Cześć, a dzisiaj do mnie dotarła taka paczka z Shimano. A co w niej? Konamy się teraz. Pewnie zastanawiacie się, co używam w trakcie sezonu podczas wyścigów, żeby mieć energię, siłę i żeby dojechać do końca wyścig bez tak zwanej bomby. Ja używam od już paru lat, się przekonałem, i w tym sezonie oraz zeszłym używam bardzo mocno produktów Sisa. Nie przeszkadzają mi, tak zwane przeszkadzają, po prostu są dla mnie, nie mam problemów żołądkowych, jelitowych. Szybko się przyswajają oraz mają fajny skład oraz dobrą ilość węglowodanów, jak na żel. Może nie aż tak dużo, ale są też odmiany żeli, które mają więcej od Sisa i mniej. A dzisiaj przedstawię Wam parę produktów właśnie, które używam w sezonie. No dobra, patrzę od Shimano na sezon 2023. Otrzymałem taką oto gamę produktów. Mamy żele z Sisu 60. One mają po 22 gramy węglowodanów 1 w różnych tutaj smakach. Tak jest. Mamy kubeczek do kawki idealny. Czapeczka, no wiadomo. Tak, elektrolity. Taki izotonik, w którym w jednej porcji mamy 146 gramów, 146 kalorii i 36 węglowodanów, co jest bardzo dobrym wynikiem, bardzo dobrą ilością. Też trzy różne, no i jedna wielka pucha też elektrolitów. W sumie gdzieś tam na moje potrzeby mi to wystarczy. A ile jeść żeli w trakcie, to zaraz Wam powiem, ile czego. Izotoniki oraz żele używamy głównie na wyścigach lub mocnych jednostkach treningowych. Warto sprawdzić przed wyścigiem na mocnym treningu, czy nam dany żel, dany izotonik pasuje i nie ma problemów żołądkowych. Żołądkowo-jelitowych. Powiem, że ze Sisem akurat większość osób, z którymi rozmawiałem, nie ma problemów z tym. Natomiast o ilości. Jaka to ilość powinna być przyjmowana? Do godziny wyścigu gdzieś tam nam bidon izotonika i jeden żel wystarczy w zupełności. Nawet na bidonie izotoniku przejedziemy. A jeżeli się uprzemy, to bez węglowodanów. Natomiast warto zawsze zabrać ze sobą jakieś węglowodany na wyścig, nawet jeżeli jest godzina. Dwie godziny, no to już tutaj bym się skłaniał w stronę dwóch żeli na godzinę i ewentualnie bidonu takiego izotoniku, może połowy tej porcji, co tam jest wskazane. Powyżej dwóch godzin mamy już tutaj, myślę, że te dwa żele na pewno i taki bidonik izotonika. A powyżej 3 godzin, no to już 3 żele i bidon izotoniku. Generalnie przyjmuje się taką taktykę, że taktykę po prostu to jest stosowanie ilości węglowodanów, że do godziny to tam gdzieś tam 30-60 gram węglowodanów wystarczy. Do dwóch godzin ta ilość około 60 gram węglowodanów na godzinę. 3 godziny 60-90 i powyżej 3 godzin od 90 do 120, a słuchałem niektórych dietetyków, że już podobno stosują nawet tam gdzieś tam do 150 w orturze na godzinę, no ale to wiadomo, trzeba mieć też wytrenowane dobrze
układ pokarmowy. Także mniej więcej tak to wygląda. W ilości, ja swój rekord ilościowy, jeżeli chodzi o żele, to na 4 godziny zjadłem ich 12 i 4 bidony izotoniku. Chyba 0,75. No, pod koniec już się nie chce ciskać żeli, ale te żele są na tyle fajne, bo one są izotoniczne i nie trzeba ich zbytnio popijać nawet. Także też w fajnej formie. Co prawda jeden żel ma 22 gramy węglowodany. Natomiast są też wersje Beta Fuel, które mają tam po 44, 1. I są też takie izotoniki, które ma prawie 90 gramów węglowodanów na bidon. No to by gdzieś tam spełniało taką jakby na 4 godziny 4 izotoniki. Natomiast warto jednak to mieszać, brać izotonik z żelami, tak? Jeżeli jest to wyścig intensywny, bo nie mówię tu o wyścigu na przykład na szosie, na którym jest etapowy, lub jakiś dłuższy wyścig, na przykład ultra, tam troszeczkę inne, inaczej to odbywa się żywienie. Także pokrótce wam powiedziałem, ile przyjmować na wyścigu, co przyjmować, co ja przyjmuję. Dziękuję bardzo za wsparcie z Shimano Polska w sezonie 2023 i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!